Mariusz, bramka w pucharze, bramka w lidze. Masz receptę na zespół Świtu? Trzy recepty. No, widać jakaś może jest, ale nie zwracam na to uwagi. Najważniejsze są trzy punkty. Nie udało się w pucharze, odbiliśmy sobie w lidze i z tego się najbardziej cieszymy. Jaki to był mecz? Tak. Mecz był dla nas na pewno ciężki. Nie da się ukryć, że gdzieś ta stracona bramka trzeba było gonić, ale myślę, że w drugiej połowie przejęliśmy już inicjatywę i była kwestia czasu, kiedy strzelimy tą bramkę. Fajnie, że udało się strzelić w miarę wcześniej tą pierwszą i mówię, no wierzba, idealne wejście. I strzał i 90 minuta, horror. Myślę, że dla kibiców najlepsze widowisko, jakie mogło być. To wróćmy jeszcze do tej pierwszej bramki straconej. Co czułeś w momencie, kiedy na tablicy byliśmy 0-1? Na pewno to, co się czuje przy straconej bramce, to jest ogromna złość i chęć już jak najszybszego wznowienia gry. Mamy to już za sobą, na szczęście udało się odrobić, nie ma co już patrzeć wstecz. Regenerujemy siły i szykujemy się na mecz za tydzień. Kibice dali wam dzisiaj dużego kopa. Jak sądzisz, ile to polepszyło waszą grę podczas dzisiejszego spotkania? Właśnie to jest ten moment, jaki nie idzie zespołowi, czy przegrywa i tak dalej, że doping jednak niesie i ja się cieszę, że udało nam się to wyciągnąć i gdzieś ten doping, który kibice nam się sprezentowali, udało nam się dociągnąć, wyciągnąć na 2-1 i odwdzięczyć im za dzisiejszy doping. Grzesiu, wiesz, że ci bardzo kochamy jako polonistę prawdziwego, ale dlaczego tak słabo dzisiaj wychodziło wam bocznym obrońcom? Czyli myślę, że to był dla nas ciężki mecz, bo trochę się też nie będziemy ukrywać, nam warstwiło zmęczenia, bo w sumie od początku rundy gramy wszystko po 90 minut i przynajmniej ja mogę mówić za siebie, że na pewno czułem to w nogach, co nie usprawiedliwia mnie oczywiście, jeżeli chodzi o niektóre zachowania na boisku, ale mówię, no, taka jest piłka, no, czasami trzeba pociągnąć z wątroby, udało się w tym meczu i jest super. Okej, jedno pytanie tylko, żeby cię nie męczyć. Czy uważasz, że po wygraniu tego meczu, tak trudnego meczu, drużyna zaskoczy, w następnych meczach będzie grała pewniej i lepiej od początku? Na pewno gdzieś ten mecz był z początku nerwowy dla nas i to było na pewno widać. Ale właśnie na tym polega piłka, no, że taki jeden mecz potrafi przełamać gdzieś zespół i myślę, że będziemy teraz przejść do przodu. Mówię, kwestia teraz szybko się zregenerować i już myślami jesteśmy w Kozienicach. Energia przelała jesienią czary goryczy, teraz będzie poprawa? No mówię, no wychodzimy w każdym meczu, co by się nie działo, wychodzimy i gramy o trzy punkty. Mówię, to był ten mecz, miejmy nadzieję, że był przełomowy, że odbijemy się teraz i będziemy się zbliżać krok po kroczku do Sokoła. Dziękujemy, że byliście. Dzięki.